dobry. Like. Takie łapka w górę, fajnie jest. Ale skąd powstały w ogóle lajki i jaka jest ich historia? Zapraszam. W takim razie skąd powstały łapki w górę, a łapki w dół? Cóż, jedna z opowieści mówi o starożytnym Rzymie i walkach gladiatorów. To jest kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Po pierwsze, nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, aczkolwiek możemy się domyślać. Chodziło głównie o to, jak to tłumy głosowały. Jeżeli ktoś się zgadzał, żeby gladiator przeżył, dawał rękę, machał ręką, coś na takiej zasadzie, to cześć. Ale ogólnie machał ręką, a jeżeli się nie zgadzał, po prostu trzymał ją zaciśniętą w dłoni. O co chodziło? Czemu tak? Cóż, pewno głównie z przyczyn takich, iż po prostu łatwiej było zobaczyć z daleka, czy ktoś ręką macha, czy ją trzyma zaciśniętą. W takim razie, czemu tak się spopularyzowało co dotyczy tego Rzymu? Oczywiście, Gladiator, ten sławny film z Ridleya Scotta. Świetny, ale no, kłamstwo jest jak to w filmie hollywoodzkim. W takim razie, gdzie możemy zobaczyć korzeni lajków i unlajków? Podejdźmy trochę dalej w historię. Najprawdopodobniej znaczenie lajka i unlajka pochodzi ze średniowiecza, kiedy to ludzie z kupcami, jeżeli robili jakiś targ, jakiś ubijali się o cenę, żeby się zgodzić, lizali swoje palce właśnie i dotykali się palcami. O, dokładnie o tak. Cóż, potem to przeszło, żeby to ułatwić normalnie, tak dawali palec do góry. No, i to działało. Ale popularyzacja tego tak właściwie się zaczęła dopiero w czasie II wojny światowej, kiedy to wśród amerykańskich lotników, kiedy pokazywali tak, że to oczywiście jestem gotowy do startu, możemy lecieć, wszystko jest dobrze. Oczywiście do ludzi na zewnątrz, żeby rozumieli. Oczywiście Amerykanie trochę ściągnęli do Chińczyków, którzy to zaczęli robić, a potem przeszło to do Europy od Amerykanów, zacięliśmy to przez cały świat, do Amerykanów, od Amerykanów właśnie do Europejczyków i europejskie armie to właśnie zdobyły. Teraz mówię, oczywiście jest tak, jak tak mi się podoba, nie podoba mi się, wszędzie to jest używane, ja już nawet nie będę wymieniał gdzie, bo to każdy wie gdzie, nawet kurczę na ulicy mogę się spytać i człowiek by zrozumiał. Cóż, tak to bywa. Spopularyzacja jest i działa. Idziemy do końca odcinka, ale ja ponawiam moją prośbę, przepraszam, źle powiedziałem, o to, żebyście zadawali pytania w komentarzach, ja je będę odpowiadał na nie, wszystkie pytania związane z nauką. Cokolwiek macie na myśli, normalnie w nocy się siedzicie i leżycie sobie na łóżku i myślicie sobie, co by tu zrobić, piszecie komentarz, ja odpowiadam i luzik. Dobrze, koniec odcinka, ja się chciałbym z wami żegnać, do następnego.